Dzień dobry Państwu. To jest wykład, który przygotował pan profesor Jarema dla Państwa, ale ponieważ nie mógł dzisiaj być, poprosił mnie o zastąpienie go i chciałabym parę słów powiedzieć na temat tego, jak to faktycznie jest i co faktycznie możemy powiedzieć na temat epidemiologii i takich przyczyn, czynników biopsychospołecznych depresji. Dość powszechną tezą, o której tutaj już mówił pan profesor Parnowski, jest takie przekonanie, że depresja jest coraz częstsza i że to jest spowodowane częstymi, dużym narażeniem na stresy dnia codziennego. Ja zawsze w takich sytuacjach pytam, czy ten czas, kiedy przez świat przetaczały się dwie wojny, był czasem, kiedy narażenie na stres było mniejsze. Pewno nie. A faktycznie jest tak, że tylko część pacjentów, czy część osób, które zgłaszają się po pomoc z powodu objawów depresyjnych, cierpi na depresję jako na chorobę psychiczną. Problem polega na tym, że u części tych osób faktycznie występują czynniki, które mogą wyzwolić depresję, właśnie te na przykład narażenia na jakieś traumy czy sytuacje stresujące mogą wyzwolić objawy depresyjne, ale u wielu z tych osób nie musi taki czynnik wystąpić. Te dyskusje i problemy z oceną rozpowszechnienia depresji biorą się z tego właśnie, że mówiąc o depresji, mówimy o różnych rzeczach. Mówimy o depresji w sensie choroby psychicznej, która spełnia kryteria rozpoznania międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. To rozpowszechnienie, jeśli mówimy o ciężkich epizodach depresyjnych, to jest kilka procent. Mówimy o objawach depresyjnych, o spektrum choroby psychicznej albo o szeroko pojętych zaburzeniach depresyjnych czy objawach depresji, dyskomfortu, które mogą w ciągu życia wystąpić. Według WHO depresja jest wiodącą przyczyną niepełnosprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym i mniej więcej co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej cierpi na objawy depresyjne. Natomiast jeśli patrzeć na rozpowszechnienie depresji na świecie, to są dane już dosyć stare, ale to było bardzo, bardzo duże badanie przeprowadzone przez WHO, gdzie badano rozpowszechnienie depresji na całym świecie i stwierdzono, że istnieją duże różnice między różnymi krajami, że kraje Ameryki Południowej były krajami, gdzie to rozpowszechnienie depresji o dziwo było największe, mniejsze było zdecydowanie w krajach europejskich, ale też w różnych miejscach różnych. Stąd też to rozpowszechnienie depresji to są takie dane szacunkowe, ponieważ w różnych badaniach te dane są zmienne. Mniej więcej od 4 do 7% ocenia się, że to są osoby, które cierpią na różne postacie depresji. W europejskich takich badaniach tą częstość występowania depresji oceniono na 9%. Natomiast ocenia się, że mniej więcej różne objawy depresyjne na przestrzeni swojego całego życia ma mniej więcej co czwarta osoba. Natomiast chciałam Państwu pokazać, jak to wygląda w liczbach faktycznie. Proszę zobaczyć, to są bezwzględne dane, liczba osób, które były leczone w poradniach zdrowia psychicznego, które zgłosiły się po raz pierwszy do poradni zdrowia psychicznego i które były leczone w szpitalach psychiatrycznych na przestrzeni lat. To są dane z rocznika statystycznego opracowywanego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
I w 1997 roku tych osób, które leczyły się z powodu zaburzeń nastroju, różnych postaci depresji, było 122 tysiące, a w 2009 roku 253 tysiące. Z jednej strony wydaje się, że no, widzimy tutaj to, o czym się poprzednio, gwałtowny wzrost, tak dwukrotny wzrost liczby osób leczonych z powodu zaburzeń depresyjnych. Ale też ten wzrost nastąpił tak naprawdę w 2003, to akurat nie mam w tej tabelce danych, ale takim momentem przełomowym był 2003 rok i właściwie od tego czasu te liczby się nie zmieniają albo zmieniają się bardzo, bardzo nieznacznie. Jeśli chodzi o liczbę osób leczonych w szpitalach psychiatrycznych, ta zmiana nie jest tak gwałtowna. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że system opieki zdrowotnej publicznej, to są dane tylko z publicznych, głównie z publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ze szpitali i przychodni, i to są też dane bardzo szacunkowe, bo to są dane, które przychodnie szpitale wysyłają, mają obowiązek raz w roku wysłać takie dane. Na ile rzetelnie one są w tych miejscach zbierane te dane i na ile rzetelnie są przekazywane, no na to wpływu nie mamy. Ale trzeba też zdawać sobie sprawę, że system jest wysycony, że ilość porad, które mogą udzielić poradnie, ilość osób, które mogą być przyjęte do szpitala, jest ograniczona systemowo. Więcej po prostu też ten system nie mieści. Dlatego też wielu pacjentów, akurat zaburzenia psychiczne są chyba taką sferą, że wielu pacjentów leczy się poza też publicznym systemem opieki zdrowotnej. Także trudno powiedzieć, czy te dane, to, że nie wzrasta ta liczba osób leczonych, wynikają z tego, że ona faktycznie nie wzrasta, czy też z tego, że po prostu więcej osób w systemie się nie zmieści. Nie umiem podać takich danych. Myślę, że są, ale nie potrafię ich podać. Szacuje się, że mniej więcej połowa osób, które cierpią na depresję, nie otrzymuje właściwej pomocy, a mniej więcej 1/4 pacjentów chorujących na depresję podejmuje próby samobójcze. To, o czym mówił pan profesor Barnowski, że osoby, które chorują na prawdziwą depresję, mają to ryzyko podjęcia próby samobójczej, jest u tych osób bardzo duże, tak, i wychwycenie tego ryzyka jest szansą na jego zmniejszenie. Jeśli chodzi o wpływ depresji na takie funkcjonowanie społeczne, to depresja jest czwartą w kolejności przyczyną niepełnosprawności, ale drugą przyczyną niepełnosprawności wśród osób młodych w wieku takim między 15 a 44 rokiem życia, więc bardzo takim istotnym. A jest też chorobą, która przebiega nawrotowo, gdzie ryzyko nawrotów objawów choroby jest bardzo duże, więc to też, o czym pan profesor mówił, Panowski, że w prawdziwej depresji są okresy, kiedy objawy są bardzo nasilone i okresy, kiedy objawów nie ma, ale istnieje bardzo duże ryzyko, że te objawy wrócą. Jeśli chodzi o ryzyko związane z innymi chorobami, to tu jest podwójne wiązanie. Tak, z jednej strony depresja jest czynnikiem ryzyka w chorobach ogólnych. W tej chwili jest bardzo dużo danych, które wskazują na to, że depresja jest czynnikiem ryzyka w chorobach sercowo-naczyniowych, czyli jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia objawów chorób sercowo-naczyniowych. A depresja występuje też w wielu różnych chorobach somatycznych. Jest bardzo częstym problemem u chorych po udarach mózgu, u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, u chorych z chorobami przebiegającymi z przewlekłymi bólami, na przykład z zapaleniem stawów. Ale objawy depresyjne, jest też tak, że objawy depresyjne
mogą występować fizjologicznie w różnych stanach. Okres poporodowy jest typowym takim okresem, kiedy mogą fizjologicznie wystąpić objawy, pewne objawy depresyjne, a tylko część, niewielka część kobiet zachoruje na depresję, taką prawdziwą depresję poporodową. Natomiast to też, o czym pan profesor Barnowski tu mówił, że nie każdy smutek, nie każde obniżenie nastroju jest depresją jako chorobą. Okres menopauzy to jest okres taki, gdzie też fizjologicznie wahania nastroju, rozdrażnienie, obniżenie nastroju mogą występować, ale jest też okresem takim szczególnie wrażliwym na wystąpienie pierwszego epizodu depresji. Takie stany jak przemęczenie właśnie, tutaj też już wspomniana taka zimowa depresja, ten stan, który wiele osób zna też w okresie jesienno-zimowym, zmęczenia, apatii, takiego zniechęcenia, trochę nam się wszystkim chce, jest też stanem jakoś fizjologicznym. To nie znaczy, że wszyscy mamy w tym okresie depresję, ale są osoby, u których występują w okresach jesienno-zimowych wyraźnie nasilone epizody depresyjne i one mają charakter taki nawrotowy. I przewlekły stres, który myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego w tej chwili tak bardzo często mówimy o tym wzroście występowania depresji. To jest narażenie na przewlekły stres, przewlekłe zmęczenie związane na przykład z funkcjonowaniem zawodowym. Kiedy pojawiają się objawy depresyjne, mogą wystąpić objawy, które mogą wyglądać jak depresja, ale są to objawy właśnie wyczerpania, przewlekłego zmęczenia, a nie choroby psychicznej. I takich osób w tej chwili, które się zgłaszają z takimi objawami i z przekonaniem, że chorują na depresję, jest bardzo dużo. Pytanie takie, czy te osoby powinny być leczone psychiatrycznie, czy nie? Wiele z tych osób odnosi jakąś korzyść i ulgę z tego, że są, że przyjmują leki przeciwdepresyjne, tylko problem jest taki, że to jest tak, jakby łykać leki przeciwbólowe na bóle zębów. To pomaga, tak? Przynosi na chwilę ulgę, ale problemu nie likwiduje, problem staje się coraz większy. Ogólnie rzecz biorąc, przyczyny tej wystąpienia depresji można podzielić na trzy grupy, przede wszystkim na te czynniki biologiczne. I o tych czynnikach mówimy przede wszystkim wtedy, kiedy mówimy o depresji jako o chorobie psychicznej. To są czynniki genetyczne, czynniki, które się przekładają na zmiany neuroprzekaźnictwa w mózgu. To są choroby właśnie somatyczne, które objawy depresyjne mogą towarzyszyć, ale też takim czynnikiem biologicznym są uzależnienia, które też są przyczyną wystąpienia wielu objawów depresji. Druga grupa czynników to są te czynniki, gdzie ten związek wystąpienia objawów depresyjnych i z tymi czynnikami tak na oko wydaje nam się bardziej, bardzo oczywisty, takie właśnie jak stresujące wydarzenia życiowe, relacje rodzinne, relacje małżeńskie. Natomiast de facto właśnie to są te czynniki, które bardziej mają wpływ na wystąpienie objawów depresyjnych, nie będących chorobą psychiczną, ale mogących je imitować, powodujących też oczywiście nie mniejsze cierpienie u tych osób. I czynniki społeczne, i czynniki takie kulturowe, w tej chwili bardzo podkreślany czynnik to jest sieć wsparcia społecznego. W tej chwili bardzo się podkreśla, że istnienie takiego wsparcia społecznego jest jednym z ważnych bardzo czynników mogących mieć wpływ taki profilaktyczny na wystąpienie objawów depresyjnych. Depresja, życiowe niepowodzenia, to ja już nie będę mówić na ten temat, bo tutaj pan profesor Barnowski bardzo dużo na ten temat powiedział. Natomiast to,
to w związku z tym, że te zaburzenia depresyjne są tak częste, jakie są możliwości, pojawiają się takie pytania, czy i jakie są możliwości profilaktyki depresji, czy można tej depresji uniknąć i czy są jakieś grupy szczególnie bardziej narażone na wystąpienie objawów depresyjnych. Wydaje się, znaczy wszystkie badania wskazują to, że generalnie na wystąpienie depresji bardziej narażone są kobiety, są grupą bardziej narażoną na wystąpienie objawów depresyjnych. Czy osoby... Tak, czy jeśli będziemy dla siebie rzeczywiście to ryzyko depresji się zmniejszy? Myślę, że trochę tak, bo to jest trochę tak, że jak jesteśmy rzeczywiście, to budujemy to wsparcie społeczne, które, no tak jak mówię, jest wiele badań, które pokazują w tej chwili, że to jest istotny czynnik taki profilaktyczny. Więc jest jakaś szansa tak, że jak będziemy dla siebie życzliwi, to ryzyko depresji będzie mniejsze. To jest taki subiektywny pana profesora Jaremy ogląd, jak depresja jest widziana w mediach, właśnie także jest bardzo częstym problemem, że jest ubocznym efektem postępu i cywilizacji, że leki przeciwdepresyjne są sposobem na radzenie sobie ze stresami dnia codziennego. Natomiast miejscem, gdzie najczęściej osoby chore szukają informacji, szukają możliwości jakiejś pomocy, pierwszym, gdzie sięgają, to jest w tej chwili internet. Tu jest przykład, proszę Państwa, takich rzeczy, które wyskakują, jak się wrzuci w internecie hasło depresja, leczenie. Oczywiście wysypują też różne inne strony, ale to są po prostu przepisane hasła, jakie się pojawiają, jak się w wyszukiwarce Google, wśród innych różnych stron, to pojawiają się takiego rodzaju, wcale nie na kolejnych stronach, tak, tylko na jednych z pierwszych stron. Problem osoby, która szuka pomocy, czy szuka porady, jest taki, że ona nie wie, które z tych stron, które się otwierają, zawiera rzetelne informacje, a które informacje są mało rzetelne i mało będą przydatne. Natomiast no, mogą brzmieć bardzo przekonująco. Stąd też jest bardzo duża potrzeba tego, żeby te rzetelne informacje na temat depresji, żeby były dostępne, żeby były te informacje udzielane przez osoby kompetentne, przez osoby fachowe. I myślę, że tu jest też ta rola dla mediów, dla państwa, takiego rozpowszechniania tej wiedzy, która jest wiedzą właśnie rzetelną, udzielaną przez autorytety. Bardzo ważny problem, który istnieje ciągle, to jest postrzeganie depresji jako choroby stygmatyzującej. Proszę wierzyć, są pacjenci, którzy będą jechali przez wiele kilometrów na wizytę do lekarza psychiatry, tylko dlatego, że nie chcą pójść do lekarza w swoim najbliższym otoczeniu, w swojej miejscowości. Tak? Wielu pacjentów przyjeżdża z podwarszawskich miejscowości do Warszawy tylko dlatego, że pójście w swojej miejscowości do lekarza psychiatry jest dla nich stygmatyzujące. Wielu pacjentów nie chce nawet zaświadczenia takiego dla lekarza POZ-u, które można wydać, że przyjmują przewlekle lek, żeby po kim lekarz przedłużył się. Nie chce takiego zaświadczenia, bo po prostu go nie pokaże w swojej przychodni. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, żeby podkreślać taką, no, to, że to jest choroba, która może zdarzyć się każdemu, że nikt z nas nie jest przed depresją chroniony. Dziękuję bardzo.